Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Wpisz puste miejsce odpowiedni ułamek nieskracalny. 3 minuty to, jaka to jest część godziny? Więc tak, godzina ma 60 minut, a my mamy 3 minuty. Czyli to będzie 3/60. I należy ten ułamek zapisać w postaci nieskracalnej. Więc musimy się zastanowić, przez jaką liczbę można podzielić i trójkę, i 60. Otóż 3 i 60 dzieli się przez 3, więc teraz takie dzielenie wykonam, czyli skrócę ten ułamek. 60 podzielić na 3 to będzie 20. 3 podzielić na 3 to jest 1. I mogę już podać odpowiedź. 3 minuty to 1/20 godziny. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.